Kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku Karoli w Ogrodzie i dzisiaj wzięłam sobie za punkt honoru, żeby zaproponować Wam coś, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach spędzania czasu w ogrodzie bądź na tarasie. Tak się złożyło, że jest ciepło, siedzimy sobie w ogrodzie, na tarasie, pijemy sobie kawę, bądź robimy grilla, robimy kolację, spotykamy się ze znajomymi, z dzieciakami i zewsząd wieczorem atakują nas owady. Pół biedy, jak to są komary, bo to jest tam krótko, bąbel jest i zniknie, ale to są też muchy, to są też meszki, po których są fatalne wybroczyny i niestety no, musimy się przed tym chronić. I znalazłam takie dwa ciekawe preparaty, które będę stosować, jeden zresztą już zastosowałam, drugi zastosuję dzisiaj. Jest to pierwszy preparat, taka gaśnica firmy Bros, spray na taras i balkon. To jest dosyć, z tego co rozumiem, skuteczny środek, ale również środek, który wymaga środków ostrożności, czyli jeżeli się zdecydujemy popryskać tym balkon, taras bądź jakieś miejsce, najpierw musimy je zabezpieczyć, czyli wziąć psy, wziąć koty, zamknąć, zabezpieczyć akwarium czy oczko wodne. Później mega wstrząsamy, ja tego nie będę tutaj robić, bo na razie nie chcę i pryskamy tym, tą gaśnicą, pryskamy cały teren, który chcemy zabezpieczyć przed owadami latającymi. Czyli na przykład chcemy zrobić sobie grilla na tarasie, czyli taras i okolice, przejdźmy się z czymś takim i po kilkunastu sekundach będzie to już zabezpieczone, powinno być zabezpieczone na kilka godzin. Więc zapraszając gości, zanim wyniesiemy sobie jedzenie na balkon czy taras, zanim zaczniemy robić grilla, spryskajmy dokładnie tym sprayem i będziemy mieli efekt gwarantowany, tak jak nam podpowiada producent. Ja będę testować, zobaczymy. Aczkolwiek druga rzecz, która mnie bardziej uwiodła, to jest również coś, co znamy już od lat, tak zwana słynna spirala. I też sobie mam taką spiralę z firmy Bros. Robimy taki unboxing i są spirale. No i słuchajcie, kochani, spirala jak spirala. Niczym to się nie różni. Zapach mam, ja już ją stosowałam, więc wiem, że dymi. I teraz zawsze występował problem, oczywiście z tą spiralą i na pewno u każdego występował problem. Słuchajcie, gdzie tą spiralę położyć? Na stół niebo się przypali, na talerz, no to tak za bardzo nie koliduje nam to z jedzeniem, że taka spirala na talerzu. No to może na jakiś podstawek, może na... I tą spiralę się kładło, to się dymi, wygląda jak wygląda, tu ktoś łokciem, a tu ktoś zaleje wodą, a tu ktoś robiąc, nie wiem, nalewając sobie coli czy jakiegoś innego płynu, coś się stanie z tym. No i tak ciągle ta spirala była przepychana. I teraz świetna rzecz, na którą wpadł Bros, to jest taki pojemnik na tą spiralę. Ja sobie tą spiralę w środku włożyłam już. Tam jest taki trzpień, na który się tą spiralę wbija, żeby on nie dotykał do podłoża. Do tego dna. Słuchajcie, to jest super. Nie dosyć, że to jest w miarę estetyczne. Oczywiście estetyka i gust to jest kwestia każdego z nas, ale wygląda to ładnie. Na pewno nie jak jakiś talerz czy pudełko. Jest to taki ciemny, czarny, no taki kadzidło po prostu. Możemy to powiesić, możemy to postawić. Uwaga, jak to postawimy? To się nie nagrzewa. Ja to sprawdzałam na początku, nie ukrywam, że po prostu położyłam to na talerzu. Nie, to może stać na drewnianym stole, to się nie nagrzewa. Pięknie te opary dymu tutaj z tego wszystkiego się wydobywają. Bardzo ładny zapach. I jeżeli ktoś chce mieć skuteczną ochronę, a woli, żeby ta ochrona była taka bardziej wizualna i nie chce iść w te takie silne środki, no to sobie kupi takie spirale. Oczywiście spirale możemy kupić każdy, ale z takim estetycznym pudełkiem, z takim, na którym możemy powiesić bądź postawić, to na pewno będzie to o wiele bardziej przyjemniejsza rzecz. A jak wy się zabezpieczacie przed komarami i meszkami? Jestem ciekawa, bo może są jakieś sposoby bardziej naturalne, oczywiście oprócz sadzenia najróżniejszych roślin, które mają wpływ na to, że tych komarów nie ma. Ja mam posadzoną komarzycę na przykład, mam posadzone aksamitki, u nas się mówi turki, powinny one w pewnym sensie odstraszać, aczkolwiek zdarza się, że te owady na tym tarasie
tarasie mam. Zapraszam na kolejne odcinki Karoli w Ogrodzie. Dowiecie się o kolejnych ciekawych rzeczach albo o kolejnych ciekawych produktach.